Sławomir Koper to autor nietypowych książek o historii. Jak sam mówi, najbardziej interesują go ludzie i to opowiadając o ich życiorysach przedstawia historię. Jak się okazało, to recepta na sukces. Z informacji udostępnionych przez wydawnictwa wynika, że książki tego autora trafiły już do czytelników w ilości 800 tysięcy egzemplarzy. Nic dziwnego, że na spotkaniu autorskim w Chrzanowskiej Bibliotece także pojawiło się sporo zainteresowanych tematem osób i to w różnym wieku, bo w dorobku tego autora są także pozycje skierowane do młodszych czytelników. I Piastowie, i Jagiellonowie to jest taki rodzaj popularyzacji wśród trochę młodszego pokolenia. Złośliwi wyrażają się, że wychowuje dla siebie młode pokolenie czytelników. Nie, po prostu wydaje mi się, że historią trzeba nasięgać od najmłodszych lat. Wtedy ją można pokochać. Poza tym, jeżeli jest podawana trochę inaczej, nie w nudny, akademicki czy wręcz podręcznikowy sposób, wtedy ona jest ciekawa. Książki pisane przez Sławomira Kopra dotykają bardzo różnych okresów historycznych. Znajdziemy tu pozycje dotyczące świata antycznego poprzez średniowiecze, czasy Mickiewicza, życie elit w Polsce międzywojennej, po postacie z czasów PRL-u. Jak przyznaje Koper, większość życiorysów opisywanych przez niego to były bardzo zajmujące historie. Być może dlatego polubił swoich bohaterów. Praktycznie wszystkich, o których pisałem, to lubią. Poza tym mam słabość do poprańców życiowych, bo wtedy jest o kim pisać. W związku z tym i Chłasko, i Wieniewa Długoszowski są moimi ulubionymi postaciami. Adam Mickiewicz, nasz wiersz, prowadził takie życie skandaliczne, że teraz by nie schodził z pierwszych stron tabloidów. Kobiety też sobie poczynają nieźle. Oczywiście, ale o kobietach należy pisać, przynajmniej wypowiadać się w sposób bardzo normalnie. Natomiast prawda jest taka, że jakby napisałem jakąś taką książkę, Gwiazdy II Rzeczpospolitej, tam są dwa potwornie nudne rozdziały. Jeden o Tuli Mankiewiczównej, a drugi o Jadwidze Smosarskiej. One były tak dobre, tak porządne, tak uczciwie, że ja zasypiałem pisząc te rozdziały. Podczas spotkania autorskiego w Chrzanowie Sławomir Koper zdradził, jak zaczął swoją przygodę z pisarstwem. A stało się to nieco przez przypadek, a raczej przez zakład z kolegą. Początki nie były łatwe, ale gdy przyszedł sukces, to ogromny. Autor zapewnia, że wszystkie przedstawiane przez niego historie mają poparcie w faktach. Ich wyszukiwaniem trudnią się researcherzy zatrudnieni przez pisarza, bo jak mówi, na brak pracy nie narzeka, a tu może zaoszczędzić nieco czasu. W planach Kopra są już kolejne książki i nie tylko. W tej chwili jestem zaangażowany, mam do dokończenia trzy książki różne dla trzech różnych wydawnictw. Właśnie z hotelu przede mną, gdzie pracuję nad jedną z nich. Natomiast coraz więcej u mnie jest projektów telewizyjnych, filmowych. Kanal Plus Discovery prezentuje w tej chwili serial Polscy Szpiedzy, według mojego scenariusza. Druga seria, zdjęcia są już nakręcone do niej. Kolejne kilka projektów jest w trakcie uzgadniania. Myślę, że jednocześnie nie ukrywam, jak scenariusze piszę, to scenariusze przekształcę na książki, skoro mogłem przekształcić książki na scenariusze. Podczas chrzanowskiego spotkania nie zabrakło także pytań o nietypowe przewodniki pisane przez Sławomira Kopra, zwłaszcza po dawnych polskich kresach. Ale nie tylko. Były też anegdoty, wspomnienia i miła atmosfera. Teraz uczestnikom tego spotkania wypada czekać na kolejne książki i zapowiadane produkcje filmowe.